Chciałbym Wam przedstawić framework do tworzenia interaktywnych, wielosystemowych aplikacji o nazwie Kiwi. Jest to framework napisany w Pythonie. Pozwala na dosyć proste tworzenie wieloplatformowych aplikacji, przede wszystkim na urządzenia mobilne, ale także na desktopy. Mamy tutaj możliwość tworzenia aplikacji na najbardziej popularnych platformach, takich jak Windows, Linux, macOS oraz na platformach mobilnych Android i iOS przede wszystkim. Jest również wsparcie dla kontrolerka, z którego warsztaty się odbywają obok, dla Raspberry Pi, z tym, że w wersji pierwszej, tak? Generalnie, framework do tworzenia interaktywnych aplikacji, multidotykowych przede wszystkim. Mamy możliwość podłączenia zewnętrznych bibliotek, żeby wykorzystywać takie kontrolery jak Motion. Jest frameworkiem elastycznym, no, ponieważ pozwala na stosowanie wielu dodatkowych modułów oraz posiada też dużo modułów wbudowanych w sobie różnych urządzeń i różnych środowisk. Przede wszystkim jest bardzo przyjazny dla biznesu. Tak? Kiwi jest frameworkiem do rozwiązań komercyjnych. Ogólnie Kiwi pozwala na tworzenie dość rozbudowanych interfejsów użytkownika. Ma jego osobny język. Nie piszemy tylko w Pythonie, ma język Kiwi, który pozwala na odseparowanie od logiki programu od prezentacji. Wspiera karty graficzne, rozszerzenia GPU. Generalnie pozwala na szybkie tworzenie i jest frameworkiem, który działa też całkiem szybko. Faktycznie moduły zostały napisane w języku C. Wszystko jest fajnie, to co wymagało zwiększenia prędkości wykonywania programu, jest napisane w języku C. Podstawę w sumie tworzenia tego frameworku przez autorów były naturalne interfejsy użytkownika. Tak? Oni sobie domyślili, że chcą stworzyć framework przede wszystkim do obsługi multidotyku, ale nie tylko. Tak? Tak jak wcześniej wspomniałem, jest możliwość podłączania różnych innych kontrolerów i integracji już z różnymi protokołami. Tak? I tutaj przykładowo pod Linuxem mamy HID, tak? Human Input. Coś. Właśnie, to będzie konkurs. Co oznacza ten skrót, bo ja to nie wiem. Pod OSX-em mamy możliwość, mamy wsparcie touchpada oraz menu masa. Pod Windowsem mamy wsparcie dla różnych tabletów, różnych kontrolerów. Tak, możemy sobie podłączyć przykładowo tablety graficzne, one są wsparte jakby natywnie przez Kiwi. Tak? Oprócz tego jest integracja z zewnętrznymi modułami. Jak powiedziałem na samym początku, Kiwi największą zaletą Kiwi jest to, że jest multiplatformowa. Oznacza to, że wpisujemy praktycznie jeden kod i możemy go uruchomić na wielu platformach. Oczywiście nie jest to wszystko tak super idealne, bo każda z platform ma jakieś tam swoje indywidualne cechy. I wtedy musimy się, że tak powiem, posiłkować dopisaniem dodatkowych modułów. Przykładowo na Androidzie to będą, nie wiem, moduły do obsługi SMS-u czy GPS-a i tak dalej. Pod Raspberry Pi przykładowo mamy gotowy obraz do tworzenia. Także na Raspberry Pi możemy sobie uruchomić Kiwi bezpośrednio z obrazu i programować już pod Raspberry Pi. Jeśli chodzi o elastyczność samego frameworka,
to no, samo środowisko jest elastyczne, bo pozwala nam na rozbudowę i integrację z różnymi modułami i urządzeniami, o czym też wcześniej wspomniałem. To, co jest bardzo istotne pod kątem wyboru projektu do naszego projektu, tak? Kiwi jest dojrzałym projektem, tak? To nie jest już jakiś studencki projekt pisany po godzinach, posiada wersje stabilne. W tym momencie aktualną wersją jest 1.8, natomiast podejrzewam, że w przeciągu najbliższego pewnie miesiąca albo dwóch miesięcy pojawi się wersja następna. Do tego, co widziałem na Twitterze, mam zespół deweloper, bardzo mocno pracuje nad następną stabilną wersją. Jak powiedziałem wcześniej, darmowe do użytku komercyjnego, oprogramowanie jest open source'owe i posiada bardzo rozbudowaną dokumentację. Nie tylko dokumentację samego języka, ale mamy dużo odnośników do zewnętrznych modułów, które mogą być nam przydatne podczas pisania aplikacji. Jak wygląda tworzenie aplikacji? Najprostsze. Typowy Hello World. Robimy import modułu Kiwi. Dodatkowa opcja nie jest wymagana. Oznacza tylko tyle, że podczas odpalenia programu jest sprawdzona wersja programu. Importujemy klasę app z Kiwi, importujemy klasę label, tworzymy klasę dziedzicząc z klasy bazowej app, nadpisujemy metodę build wbudowaną w klasę app i zwracamy etykietkę z napisem Hello World. Możemy jeszcze się zapytać o poprzedni slajd? Tak. A konkretnie na kim to jest dystrybuowane? To jest MIT na przykład. MIT. Bo jeszcze drugie pytanie pochodne. Tak. Z czego ci deweloperzy żyją? Czy to jakieś wsparcie oferują, jakieś płatne pluginy? Deweloperzy oferują wsparcie. Generalnie żyją z pisania aplikacji w tym frameworku. Natomiast ciekawe, framework został też wsparty przez Python Software Foundation. Bodajże dostali w zeszłym roku tam chyba 10-15 tysięcy dolarów jakby na rozwój aplikacji. Nie? Także no coś się dzieje, tak? A co do licencji, to muszę się jeszcze upewnić. Wydaje mi się, że to jest MIT. Ale dziękuję za pytanie i odpowiem później. Wracając do naszej aplikacji Hello World, za pomocą tamtych kilku prostych linijek kodu mamy już okienko z etykietką Hello World. To jest program, który już nam coś pokazuje i co ciekawe, ten program możemy już spakować i wrzucić na przykład na nas tego smartfona z Androidem. I to jest naprawdę proste, to zajmuje 5 minut. Wracając do naszej prostej aplikacji. Tutaj mamy przykład aplikacji, która robi to samo, ale jest separacja na logikę i na prezentację. Tak jak wcześniej mówiłem, Kiwi ma swój język do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. Piszemy programik z rozszerzeniem KV. On składnią jest podobny trochę do Pythona, trochę do jakiegoś może CSS-a. Prosty programik wyświetlający Hello World i etykietę. To jest to. Wtedy będziemy musieli
jakby napisać swój label, tak? Swój label, który będzie jakby unikany, tak? Ten label odnosi się tak naprawdę do tego. Tak, Kiwi wie, Kiwi jest połączone jakby z za pomocą tak naprawdę nazwy programu i nazwy i prefiksu klasy, którą będziemy inicjować. Także to działa w dosyć prosty sposób, tak? Okej, okay, tutaj trochę bardziej zaawansowany programik, natomiast jeśli chodzi o Pythona, prawie nic się nie zmienia. Tutaj mamy już swój własny widget, tak? Który będziemy opisywać w pliku kanału. Dosyć prosta sprawa, tak? Mamy pole tekstowe, mamy pozycję widgetu, konkretnie guzika, wielkość, kolor podany w wartości RGBA i wielkość ściągi, tak? W ten sposób mamy coś takiego, tak? Taki prosty program, prosty widget. Jeszcze raz? To jest Jan, ten kapał, który ma na składzie takie diabla. To wszystko wygląda jak Jan. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to do końca jest Jan. Także możliwe, tak? Wcześniej. Język Kiwi jest napisany po to, żeby odseparować rubik od Pythona od prezentacji. Prosta składnia, według mnie zbliżona do Pythona. Jakby głównymi modułami są widgety. Tak? Z tych widgetów później dziedziczymy, bądź wykonujemy jakieś bawełny, checkboxy, layouty, etykiety i tak dalej. Mamy tego całe mnóstwo. Jakbyście mieli ochotę na przykład zainstalować na swoich smartfonach czy bądź jakichś tabletach z Androidem, to wpisując na Google Marketie Kiwi, zaraz powiem dokładnie programik, Kiwi Showcase, to możemy sobie tu sprawdzać, jakie moduły są wbudowane w ten język Kiwi. Jeśli chodzi o pytanie tutaj kolegi, jak wygląda kwestia programowania już pod konkretne platformy i przerzucania tego na konkretne platformy, zacznę może od rzeczy specyficznych dla danej platformy. Mamy dostępny moduł Player, z którego w łatwy sposób możemy się dostać do API Androida oraz do API iOS-a. Niestety, jeśli chodzi o iOS-a, jest to trochę okrojone, tak? Tutaj nie mamy wszystkich możliwych funkcji API dostępnych, tak? Prosty przykładzik, pobieranie na przykład współrzędnych przez GPS, tak? Tak to wygląda. Jeśli chodzi o iOS, to tak jak wspomniałem, mamy możliwość wykorzystania w ograniczonym stopniu tego modułu player. Natomiast w sposób bardziej rozbudowany możemy korzystać z modułu, który pozwala nam się dobrać jakby do klas Objective-C. To już nie jest takie łatwe, nie jest takie przyjemne, ale mamy możliwość praktycznie wykorzystania większości funkcji specyficznych pod platformy iOS. Jeśli chodzi o tworzenie pakietów na Androida, Mamy dwie opcje, tak? Jedna jest dziesięć prosta. Generalnie wszystko skłania się ku temu, że ściągamy pakiet, inicjujemy go po podłączeniu telefonu, robimy sobie taką funkcję i mamy w tym momencie już aplikację APK na naszym telefonie bądź w tablecie. Mamy też drugą opcję, bardziej rozbudowaną, w której możemy sobie dodatkowe moduły instalować
dodatkowe do właściwości, jest to jakby framework, w sumie od którego chyba zaczynali ludzie zaangażowani w projekt Kiwi, i nazywa się Python for Android. Jeśli chodzi o iOS, to już trochę nie wygląda tak przyjemnie jak w przypadku Androida. Mamy narzędzie, które się nazywa Toolchain for iOS. Wygląda to w ten sposób, że musimy mieć Maca, tak? Musimy mieć Xcode'a. Na Macu musimy poinstalować sobie pakiety, skompilować pakiet Kiwi iOS, stworzyć projekt w Xcode'zie, później go dopasować. Dopasować go też do wytycznych Apple, tak? Oni tam mają wytyczne, jeśli chodzi o loga, czy widoki, jakieś konkretne aplikacje. Skompilować, następnie jak mamy konto deweloperskie na iTunesie, to możemy wrzucić to na swoje urządzenie. Tak już nie jest aż tak przyjemne. Tutaj przykłady aplikacji, akurat ze strony projektu kiwi.org. Pierwsza aplikacja to jest takie interaktywne menu bar, tak? Tabletowe menu bar, w którym możemy sobie wybrać wina, drinki, piwo i tak dalej. Następny to jest trochę bardziej zaawansowany projekt, w sumie narzędzie do tworzenia cyklów projektu, tak? Napisane przez deweloperów Kiwi, płatne, właściwie kupę kasy na Androidzie, nie wiadomo, czy to jest warta akurat kupa. Możemy tworzyć też gierki, tak? Pierwsza gierka to jest Defect Touch, ona jest dostępna pod iOS-em i pod Androidem. No i następna prosta gierka z jakimiś tam rybkami dostępna na Androidzie, gierka, która wygrała ich konkurs, oni co roku organizują taki konkurs na najlepszą aplikację Kiwi. To jest gierka, która w 2014 wygrała. No podsumowanie. Fajne narzędzie. Pozwala nam na tworzenie aplikacji na wiele systemów za pomocą praktycznie jednego kodu i bibliotek, które są specyficzne pod dany system. Darmowe, możemy szybko dosyć prototypować i tworzyć aplikacje. No, projekt jest dojrzały, natomiast nie jest idealny, tak? Jakbyśmy mieli jakiś projekt na przykład dla iOS, to trzeba by było się zastanowić, czy Kiwi spełnia wymogi, czy ma wszystkie funkcje, które nam są potrzebne, czy jest wszystko z API. Jeśli chodzi o iOS, to wsparcie nie jest w 100%, tak? Od Androida myślę, że możemy się śmiało pokusić, żeby stworzyć aplikację dla naszego klienta, natomiast pod iOS-a no tutaj trzeba by było się zastanowić, że tak powiem, mamy wszystko, tak? No i zatem z mojej strony.